Polskie Radio Orzysz. Dzień dobry, tu Polskie Radio Orzysz. Witam najcieplej naszych stałych słuchaczy. Witam bardzo, bardzo gorąco mojego dzisiejszego gościa, artystkę, skrzypaczkę, instrumentalistkę Ilonę Pesz-Golkę. Dzień dobry, Asiu, witam Państwa. Bardzo jest mi miło, że przyjęłaś zaproszenie do naszego studia orzeskiego, ale Ilono, jesteś poniekąd nasza tutaj. Powiedz, co łączy Ciebie z gminą Orzysz? Mieszkam już od dłuższego czasu, od kilku lat. Pomieszkuję i nie tylko latem, tutaj na terenie gminy Orzysz, nad pięknym jeziorem Orzysz. Od kilku lat? Od kilku lat, od 6 lat, tak. Ach, to ty już jesteś orzeszanka. Prawie tak. Super. Właśnie, ale ostatnie kilka lat, można powiedzieć 2-3 lata, prawda? Ilona, tutaj, kochani słuchacze, spójrzcie, to jest okładka płyty Timeless. Płyta autorska Ilony. Ostatnie kilka lat spędziłaś nad powoływaniem jej do życia, a potem nad promocją tej płyty. Opowiedz nam coś o tym dziele swoim. Płyta Timeless jest to płyta instrumentalna ze skrzypcami elektrycznymi, jak tutaj widać. I są to autorskie utwory napisane specjalnie dla mnie oraz moje również kompozycje. Płyta jest utrzymana w takim klimacie, trochę niektóre utwory nawiązują do różnych stref na świecie, także tutaj można odnaleźć bardzo wiele inspiracji, rytmów z całego świata. Inne utwory są refleksyjne, można też dotknąć gwiazd, tak jak utwór mojej kompozycji Cosmic Meadows. Także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Tak samo energetyczne bardzo utwory, jak Fever, Gorączka, która pobudza, daje dużo energii, czy w specjalnej aranżacji Burza Vivaldiego. O, proszę. Tak. Do tej płyty utwory powstawały na przestrzeni kilku lat, tak jak powiedziałaś. Mhm. Zbierałam bardzo długo materiał dźwiękowy. Utwory były nagrywane w studio profesjonalnie. W warszawskim studio? W warszawskim, tak, nawet w kilku studiach. Jesteś orzesko-warszawska, tak. To znaczy warszawsko-orzeska. Tak, tak. I tam współpracowałam też z muzykami, którzy wystąpili na tej płycie. Płyta została wydana pod koniec 2019 roku. Promocją zajęłam się w 2020, z tym, że później już w lutym. W trudnym czasie, tak, prawda? Trochę ta promocja ustała i teraz, no, teraz zajmuję się też promocją i sprzedażą tej płyty. Super. Mam nadzieję, że przydamy się wam, tobie, wam jako muzykom, jako wszystkim osobom, które uczestniczyły w powstawaniu tej płyty. Tak? Jest tutaj 12 utworów. Muzyka instrumentalna. Myślisz, że to jest trudniejszy materiał do sprzedania niż taka muzyka piosenkowa, popularna? Czy nie? Pewnie patrząc pod tym kątem, tak, tak, jest trudniejsza, ponieważ nie zawiera słów, nie ma tekstu, który sugeruje właściwie, o czym jest utwór, o czym jest piosenka. U mnie jedyną sugestią są tytuły. Tytuły, które są oczywiście nadane subiektywnie, to są moje odczucia i to, co czułam podczas komponowania lub nagrywania tego utworu. Dlatego może trudniej jest trafić, może jest to większa, może jest to nisza, którą po prostu ta muzyka pokryje i tak samo trafia do wyselekcjonowanych słuchaczy, do tych, którzy naprawdę poszukują takiej muzyki i którzy chcą rozwijać swoją wyobraźnię, słuchając moich utworów, ponieważ ja tylko sugeruję, czym może być zabarwiony ten utwór, jaką emocją, co może nieść, jaki ładunek emocjonalny, ale to już słuchacz, słuchając wieczorem na przykład, czy jadąc samochodem mojej płyty, sam sobie pomyśli, z czym identyfikuje dany utwór, co sobie wyobraża. Masz takie relacje zwrotne od słuchaczy? O tak, mam bardzo i dużo. Pokrewne są z tym, z twoją intencją, czy zupełnie gdzieś odbiegające? Dostaję bardzo dużo wiadomości, oczywiście nie tylko z Polski, ale z całego świata, od moich fanów, od słuchaczy, którzy mówią, który utwór im się bardzo podoba. Który jest the best of the best? To zależy, który kraj. I zależy też, jaki
jaki czas to jest dla danego słuchacza. Jeżeli po prostu lubi się zagłębić w jakieś kosmiczne energie, to słucha Cosmic Meadows. Mm-hmm. Tak samo utwór Hope, który jest bardzo takim, można powiedzieć, baśniowym utworem. Także mam bardzo dużo recenzji utworów poszczególnych, ale także płyty, która oddziałuje na słuchacza. Też dostałam wiele wiadomości, że te energiczne utwory mm-hmm. bardzo dobrze się słucha jadąc szybko samochodem. Koniecznie szybko. Tak. A powiedz mi, Ilono, jak wygląda twój proces twórczy? Jak rodzi się w twojej głowie, jak powstaje twoje dzieło? Czy to jest jakiś rygor, reżim tworzenia, praktykowania, ćwiczenia? Czy to, nie wiem, dzieło jakiejś weny? Możesz ona troszeczkę zdradzić kuluary tego? Jeżeli chodzi o wyobraźnię muzyczną, no tego mi nie brakuje. I głównie tutaj działają emocje, pod wpływem emocji powstaje jakaś wizja muzyczna. I aha. ona się przeradza później w dany utwór, znaczy utwór później powstaje na podstawie pracy wokół tej myśli muzycznej, ale to w dane emocje sugerują, jak ten utwór będzie się rozwijał, jaki to będzie temat muzyczny. I oczywiście, czy reżim jest? Reżim jest przede wszystkim podczas ćwiczenia. Ćwiczyć na skrzypcach muszę codziennie, żeby palce, ręka, żeby głowa, wszystko współpracowało, żeby było ułożone i aby technika nigdy nie zawiodła. Tak, a proces tworzenia, no to jest to właśnie ta myśl muzyczna, która wchodzi do głowy, później ja ją przelewam na nuty, nagrywam ją w kawałku i później opracowuję współpracując z innymi muzykami w studio. No tak, bo ty nie musisz wziąć skrzypiec, nie musisz tego zagrać, bo ty i tak słyszysz nutami tak, już, prawda? To już jest, tak, to jest w głowie. To jest w głowie. Mogę sobie też na pianinie zagrać i to nie ma znaczenia, na jakim instrumencie, nuty są te same. Mhm. A jak ćwiczysz, to jak tam rodzina to znosi? Mam specjalny pokój muzyczny. Wytłumiony. Wytłumiony, gdzie są tylko instrumenty muzyczne. Oczywiście wystarczająca ilość pokoi jest, żeby każdy mógł się odizolować. Ćwiczę na skrzypcach akustycznych, na zwykłych skrzypcach klasycznych i dźwięk nie wychodzi z wzmacniacza, z głośników, tylko jest... To jest ten dźwięk z duszą, jak to się mówi. Okej. Okay. No właśnie, przywiozłaś tutaj do studia do nas elektryczne skrzypce. Jedno z twojej kolekcji bogatej skrzypiec. I powiedz mi, czy pamiętasz swoje pierwsze zetknięcie, bo jednak zdecydowałaś się pójść w stronę elektryczną. Rozrywka. Tak. Pamiętasz swój pierwszy kontakt ze skrzypcami elektrycznymi? Jakie to było wrażenie? Co to była za sytuacja? Ja kończyłam Akademię Muzyczną, czyli mm-hmm. jestem muzykiem kształconym klasycznie. Właśnie. Tak. A ze skrzypcami elektrycznymi zetknęłam się pierwszy raz około 10-12 lat temu. No już dokładnie nie wiem, kiedy. Ale nie w szkole muzycznej. Nie. W szkole nawet nie myślałam o tym. Nie. I zaczęłam grać na skrzypcach elektrycznych za granicą. Już po studiach, jak wyjeżdżałam na różne kontrakty z orkiestrami, z kwartetami i tam zaczęłam już eksperymentować z innymi instrumentami, czyli tymi elektrycznymi, które są zupełnie inne w odbiorze, inaczej się na nich gra, mimo że technika zostaje ta sama, ale są niuanse, które różnicują te instrumenty. Jakie to są niuanse? To już jest takie, przede wszystkim sam fakt, że dźwięk nie wychodzi z pudła rezonansowego, czyli tutaj przy uchu, nie słyszy się go bezpośrednio. Też wibracji tej nie czujesz pewnie. Nie ma wibracji, tak, dokładnie to ujęłaś dobrze. I dźwięk wychodzi albo z głośnika, albo przez słuchawki, w zależności od tego, gdzie jest ustawiony odsłuch. No i zawsze jest to opóźnienie w odsłuchu, to że dźwięk nie dochodzi bezpośrednio, tak jak tu się to odbywa w skrzypcach klasycznych, że to się czuje w kościach ten dźwięk. To nie ma tej wibracji, która przechodzi przez ciało. Inaczej się też smyczkiem dociska do strun, bo jednak delikatniej się gra na skrzypcach elektrycznych, ponieważ
no nie ma różnicowania takiego dynamicznego. To wszystko jest już ustawione w przetwornikach. Można eksperymentować z dźwiękiem. No właśnie, i to jest ciekawe, prawda? Tak. Tak, tutaj są różne efekty, przede wszystkim gitarowe efekty, które się podłącza do skrzypiec i no to już się nogą zmienia ustawienia. Czyli lupujesz też na scenie, o, tak? O, tak, tak. O, tak. Proszę bardzo. Tak. Jest super. Dużo, dużo takich różnych ciekawych technik i dźwięków oraz obróbki tego dźwięku. Okej, okay. Kto jest pierwszym takim twoim recenzentem? Kto jest pierwszą osobą, którą ty zapoznajesz ze swoim nowym dziełem? No to cała moja rodzina, która... Czyli najbliżsi, tak? Tak, najbliżsi, którzy słuchają, co ja tam ćwiczę, co wymyśliłam. Aha. No i oczywiście też testujesz są rozmowy. Testujesz na nich, tak? Tak, czy tak, im się podoba? Oni są na pierwszej linii walki. Czyli to są właśnie też jakby współtwórcy troszkę, tak? Tak, 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 też. I oni zawsze pierwsi słyszą, co ja ćwiczę, co znowu jest teraz aktualnie na tapecie. Później oczywiście jestem w studio i też no już z profesjonalistami pracując, dokonujemy obróbki tego utworu, dźwięku, dostosowujemy instrumenty, aranżacje i no, a później to makijaż już... Makijaż tam cały robicie, tak? Tak, to już jest tak, tak. Ale pestka, sedno jest konsultowane z najbliższymi. Czyli masz dwoje dzieci, tak? Tak, tak. Męża muzycznego również z tej branży? Trochę, tak. Znaczy nie jest w branży, ale też szkoli się muzycznie. No, czyli czuje? Tak, tak, czuję. Jest gitarzystą. Oj, to piękne. Duety robicie, czy nie? Sceniczne? Znaczy, no raczej nie. Jeszcze nie. A, czyli może to przed wami. Może się zdarzy, tak. To bardzo piękne, że jednak ta rodzina jest tutaj bardzo fajnie włączana w to twoje życie. Że im to nie przeszkadza, tylko wychowują się w tej aurze. No tak, już wszyscy po prostu to jest część naszego życia. Muzyka cały normalne. Czas jest. Tak. Jak nie skrzypce, to gitara. Cały czas coś jest grane i to jest nie odtwarzane, tylko grane na żywo cały czas. Okej, okay, a to czy oni też mają wpływ na to, jakie... Bo przygotowujesz też covery bardzo znanych na przykład różnych gatunków muzycznych, tak? Bo widziałam też AC/DC jest, tak? Jest Ed Sheeran, różni są wykonawcy i coverujesz to. Metallica, tak. Właśnie. Czy twoja rodzina jakby sobie mówi, mamo, dobra, zrób teraz Metallicę, albo w jakiś sposób ci sugerują, co masz grać, czy nie? Znaczy dzieci nie sugerują, bo są jeszcze za małe, jeszcze się nie znają na tych rzeczach, ale tak. Fasolki ewentualnie by ci podrzuciły. Ale z mężem, tak, no dlatego właśnie to on mi zasugerował AC/DC, które teraz ostatnio... Gitarzysta. Tak, gitarzysta, zresztą sam też to ćwiczył. No Metallica, która powstała dwa lata temu. Dużo innych coverów, dużo pomysłów, które też konsultujemy, myślimy, obmyślamy, jak nagrać. Okej, okay, a jeżeli chodzi o tą warstwę, bo też widziałam kilka pięknych teledysków twoich, czy te pomysły na... Niektóre są z fabułą, niektóre wykorzystują bardzo piękne zakątki świata, różne zakątki świata. Czy ty jesteś reżyserką tych klipów, czy z kimś współpracujesz, kto pomaga ci to wszystko poskładać? Jak do tej pory wszystkie klipy, wszystkie wideoklipy reżyseruję i wymyślam sama. Scenariusz, kostiumy, makijaż, wszystko jest jak na razie robione przeze mnie. Tutaj pewnie nawiązujesz też do ostatniego klipu Following the Shadow, gdzie w dworku nagrywałam część zdjęć, a drugą część w lesie, niedaleko właśnie domu, gdzie mieszkam, w nocy i fabuła była wymyślona, wszystko było przemyślane, tak na scenariusz był spisany na kartce, każdy wiedział co, kiedy i jak ma zagrać, jak przedstawić. Super, właśnie spektakularne są, nawet jak oglądałam twoje koncerty, to są one po prostu spektakularne. To jak ty wyglądasz i jak zachowujesz się na scenie. Chciałam ciebie też właśnie podpytać o twoje kostiumy sceniczne. Jaki jest klucz doboru tych, czy pod instrument, pod kolor? Tak, znaczy tutaj możemy też nawiązać do różnych kolorów moich instrumentów, ale na koncerty jednak wybieram
instrument pod brzmienie danej sali, pod to, jaki repertuar będę wykonywała, ponieważ każdy instrument jednak inaczej brzmi w innym otoczeniu, w innej sali, czy plenerze, czy kościół, czy pałac, prawda? Mhm. Jest to zróżnicowane, no, tutaj już się nie sugeruje kolorami instrumentów, chociaż można tak to zinterpretować, jak się patrzy na te kreacje sceniczne. Wybieram suknie, wybieram sama, zawsze są to suknie, lub bardzo bogate i balowe, lub bardziej takie, można powiedzieć, sylwestrowe. Wybieram. Ale zawsze szykowne. Szykowne, tak. Staram się też sama dobrze poczuć się na scenie i też dać ludziom tą, odczuć tą wyjątkowość, że ja też traktuję publiczność specjalnie. Z szacunkiem. Z szacunkiem, że też dla nich się ubieram, żeby oprócz tego, że słyszą dźwięki, które gram i tą muzykę i całą barwę brzmień, to też mogą się skupić na tych światłach, które odbijają się od pięknej sukni, na estetyce. Także szanuję publiczność i na pewno zawsze jestem ubrana stosownie do koncertu. A jeśli grasz z zespołem, bo tam widziałam z prób, prezentowałaś mi wczoraj nagrania z próby takiej rockowej. Rockowej, tak. Czyli ze składem typowo takim sekcyjnym. Czyli wtedy konsultujecie z innymi dziewczynami, z innymi muzykami też te kostiumy? Tak, konsultujemy. Oczywiście to jest na zasadzie doboru takiego, żeby to było ogólnie spójne wizerunkowo. Nikomu nic nie narzucam oczywiście, ale wszyscy jakoś tak się dobrze czują w tym klimacie, na przykład rockowym. Wiadomo, że to będzie czarna skóra, czarne buty skórzane i dopasowane dodatki, chociaż najważniejsza jest wtedy muzyka i też, żeby muzyk czuł się dobrze w tym, w czym gra i jak gra przede wszystkim. I wygodnie. Wygodnie, tak. Bardziej ci odpowiada koncertowanie z symfonią, symfoniczne z całą orkiestrą, czy na przykład w takim składzie rockowym? Gdzie się czujesz? To zupełnie inne energie. To w tym bardzo dobrze się czuję i funkcjonuję. Z orkiestrą symfoniczną i ja jako solistka czuję się bardzo dobrze. No tak, jestem kształcona i tak grałam też zawsze. Tutaj nawiązujesz do koncertu mojego, który się odbył premiera rok temu. To były utwory zaaranżowane na orkiestrę symfoniczną z płyty Timeless skrzypce elektryczne jako solistka. Wystąpiłam z orkiestrą symfoniczną i no to jest niesamowite przeżycie i takie duchowe i ta energia i olbrzymie brzmienie orkiestry, które wypływa i klasycznej w połączeniu ze specyficznym brzmieniem skrzypiec elektrycznych. No to jest niesamowita energia i siła. A natomiast koncerty rockowe, no tutaj to już jest powiedzmy taki kwartet czy kwintet na scenie, w zależności od tego, w jakim składzie występujemy. I tu jest współpraca i to jest ta inna energia. Fajnie to brzmi, kwintet rockowy. Tak, i po prostu tutaj to już dajemy upust wszystkim energiom, tej muzyce. Ta muzyka, my już nie gramy muzyki, my jesteśmy tą muzyką na scenie. Czyli bardziej to sprzyja ekspresji takiej. Ekspresja jest bardzo duża, silna. Zresztą niedługo będzie to widać w moim najnowszym teledysku, który wyjdzie. No już niedługo, mam nadzieję, że pod koniec maja. Gdzie możemy tak, Ilono, gdzie państwo mogą nabyć Timeless? Albo gdzie mogą posłuchać tego? Gdzie mogą obejrzeć twoje produkcje? Moje utwory, przede wszystkim wideoklipy, można zobaczyć na mojej stronie na YouTubie, Ilo Violin. Wpisując na pewno się pokażą. Następnie posłuchać można na Spotify'u. Można też płytę zamówić u mnie na stronie internetowej. Zapewne będzie link też w odniesieniu, w opisie. Tak. Z tym, że teraz płyta Timeless, ona odniosła bardzo duży sukces i w związku z tym teraz pracuję nad drugą edycją i już wkrótce, myślę, za 2-3 tygodnie ukaże się nowy nakład tej płyty i będzie można też zamówić ją przez moją stronę, a także w sklepie firmy, którą
później podam też pewnie w moich mediach społecznościowych, która będzie producentem tej płyty. Super. A ja wam powiem, kochani słuchacze, orzyscy nasi, że będziecie mieli okazję tego jeszcze lata obejrzeć Ilonę w pełnej krasie na naszej scenie. Pewnie nie możecie się doczekać tak jak i my. Ja też nie mogę się doczekać już zagrać. Ilonko, bardzo ci dziękuję za odwiedziny u nas. Życzę ci najpiękniejszych, najbarwniejszych scen całego świata. Wszystkiego dobrego i dziękuję. Dziękuję ślicznie, Asiu, za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich Orzyszan. Dzięki serdeczne. Polskie Radio, Radio Orzysz. Polskie Radio Orzysz.